na kalibrację, tak? Tak, do kalibracji. Te dwie śrubki z drugiej strony, tak samo są dwie śrubki. Mhm. No i tą białą rynę się wtedy podkłada tutaj. Wsuwa się tutaj, nie? Pod. Aha, z tej strony. Tak, tak, tak. Wsuwam, i wtedy no, no, pan wchodzi, sobie pan staje tutaj, naciska pan próba kręcona. I wtedy tu nam odlicza obrot. Jest teraz 8 obrotów slotem. 10 obrotów zrobi, jak samo się zatrzyma. Ważymy, ile wysypało, wpisujemy. A, czyli 10 obrotów musi zrobić. Tak, no to się samo zatrzyma po zrobieniu tych. I to jest, na, to chodzi o, na AR, ile wysiało? Nie, to po prostu ma swoją prędkość silnika teraz i później, że dostosowywało sobie, nie? To teraz to nie tak, jest, jeżeli chcę wysiać na przykład 3 hektary rzepaku, czyli jak to mam zrobić? Czyli pan sobie waży to, co teraz panu wyjdzie z próby kręconej. Po 10 tak, obrotach, tak, bo to tak. Jest taki standard. Tak, tak, 10 obrotów zawsze. No i pan wchodzi w tą maszynę. Kalibracja nasion. Mhm. Pan wpisuje, ile gramów wyleciało, nie? Rozumiem. No, no i jak, później jak dawka tylko nasion, ile pan chce. A i to sobie sam już ustawi. I on sam sobie wszystko ustawia, przelicza, nie? A, rozumiem, rozumiem. I tak samo jest do nawozu. Do nawozu. Ta próba. To czyli tak samo korytko podstawiam. Tak, dokładnie. Te dwie śruby. Naciska pan tutaj, czeka pan 10 obrotów. Tylko ważne, jeśli pan zrobi kalibrację później, żeby sobie tu nie przestawiać, nie? Denek. Bo jak pan sobie przestawi denka, no to od nowa trzeba kalibrację robić, bo się zmniejszy ilość wysiewu, nie? Rozumiem, czyli tak, a ma być ustawione na... No wszystko na jedynce się. A, na jedynce, i nawóz, tak. I ten. Tak, tak. A to po co więc ta ustawiania, do zboża? W razie czego, jeśli ktoś chce... Coś grubszego, czy... Coś grubszego, żeby wolniej silnik się kręcił, nie? No to wtedy jak zwiększymy tutaj... Przykładowo tak jak teraz, no to silnik będzie musiał dużo wolniej się kręcić niż na jedynce, żeby wysiać tyle samo. No czyli to jest lepsze, gorsze rozwiązanie, czy to tego się raczej... Nie ma żadnej różnicy. A, bo tam się zacznie ten silnik, bo to jest elektryczny. Tak, to jest zwykły elektryczny. On się tam jakiś nie powinno mu się nic dziać, nie? A ile on ma tam godziny pracować, mniej więcej, nie wiadomo. W razie czego, no to jest ten okres gwarancyjny zawsze, nie? A, czyli no to tam tyle to przez... Znaczy no, rok jest niby, 40, nie, ale... może 50 wysieje, zobaczymy jak w tym roku. W razie czego można zawsze dzwonić. Dla nas te silniki będą. I wszystko tam jest. Tak, wszystko u nas będzie. Szkoda, nie będzie, powiedzmy, że teraz, tylko dopiero za jakiś czas. No, no, no. To dobra, to już wiem, mniej więcej. No cała obsługa w sumie i tyle, tak? Zakłada. I tyle. To już. Miękę, no to. Czyli te śrubki popuszczać, żeby dało się tam podłożyć po prostu, tak? Te śrubki. Tak, że te plastiki wyciągnąć. Nie wiem, czy teraz nam się uda. To może pójdę z tamtej strony, czy... Idź tam, no, z drugiej. Żebym wiedział mniej więcej. A, bo to też sam nie do końca to... No ciężko jest właśnie. W szczególności, gdy są te rurki, nie? Mhm. No i weź na ten nawet nawozowy tu, do przodu. Wsuń. Gdzie tutaj? Na tym pierwszym. Nie włożę, nie włożę, bo to... Dobra. No to na tej zasadzie po prostu to pan... No czekaj, ale to dosunie. Do końca ma być dosunięte? Tak, 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 tak. Tylko trzeba odkręcić te dwie śruby, żeby nam to wszystko spadło. Aha, żeby upadło, rozumiem, tak, rozumiem. Tak, upadło, no bo nam teraz to przeszkadza, nie? No, 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 na tej zasadzie. Ci ma to zejść, no tak, nie normalnie pan, wkręcam. Pan na dół, tak, i normalnie pan do góry bierze i wkręca. Tak, rozumiem, rozumiem. Dobra, dobra, to wiem. No. Tu kable wiem. Co to za czujniko to jest? To to jest kręcówka. I on pan ustawia sobie, że jak pan podniesie, ona aha, ma tutaj. Rozłączyć. Tutaj. Ale ma rozłączyć. Do góry ona rozłącza, żeby nam nie siał w powietrzu. Czyli przy nawracaniu i tak dalej. A jak go ustawić? Jak to ustawić końcówkę, żeby. Jak pan już się wbije w ziemię, dojeżdża pan do samego ciemna niemalże. A, czy jak... zostaje sobie centymetr. Te dwie nakrętki się skręcają. A, czyli jak bije do ziemi, rozumiem. Czyli tak. Byle troszkę ruszę, to już tak. Będzie dotykać. No, no i ona po prostu rozłącza wtedy przy podniesieniu, nie? A, rozumiem, dobra, to wiem. Tu mamy światła drogowe. Tak. Te. Tak, 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 tak. Teraz tak, talerze tutaj też muszę przestawić, czy tak ma być? Tu muszę odkręcać je? Nie. Nie, nie, nie. One są ustawione tak, jak ma być. Tak, jedyne co, no to pan sobie tutaj głęboko reguluje. No i ta głębokość, jaka ma być głębokość? To ma troszkę nacinać i... To już zależy. Bo to chodzi o słomę, ma ścinać, czy nie, ziemię to ma... tylko tyle, żeby lżej szło. Aha. No wtedy nam ta łapa nie ryje całość, nie stwarza takiego oporu, tylko nam ten talerz nacina tą ziemię. Aha, czyli mniejszy opór jest wtedy. Tak, tak, tak. To są piasty niesparowalne. Nie, nie. Dobra, czyli tu lepiej głębiej, znaczy głębiej.
głębiej zrobić, żeby tu też nie darło ziemią. Tutaj i wtedy ma zawsze troszkę lżej, tylko tam i tak, znaczy tam na głębokość jaka, żeby ta, na jaką głębokość, żeby ta łapa szła. To też zależy, jak głęboko, tak jak przy nawozie czy coś, bo, tam, bo może pan potem sobie ustawić, nie? Tak naprawdę. No ale wtedy kółko, trzeba patrzeć i na tamto, trzeba podciągać. Czyli wtedy talerz tak do góry, tu będzie głębiej, tam trzeba talerze podnosić. Do góry, no no. Tyle dwiemię? No można potem też zapakować, nie? A bo czekaj, bo teraz nawóz, żeby nawóz dokładnie, no, nawóz ma być leci nam na tą głębokość. Na ko, a rzepak jest, na górze, rozumiem, czy to w spodzie? Rzepak jest całkowicie 2 cm wyżej, dajmy tam. Dużo wyżej. Mhm. Dużo, no bo jak pan tutaj wbije 20 no tyle to nie, bo mówię, no, a tam 3 cm no to 7. A minimalnie, żeby to miało sens. No tak potem gdzieś. Czyli żeby nawóz nie rozsypy, bo, aha, tak, bo nawóz, żeby nawóz spadał, a nawóz jest tutaj. Tak, bo to no, czasem można tutaj, żeby płycień nawóz tam spadał. Aha, pan... tutaj przyłożyć. Tak, rozumiem. Czego, jeśli pan kupi przystawkę do kukurydzy, no to wtedy można dwa nawozy naraz stosować. A, bo tutaj nawóz wypada, czyli no chociaż, no tak, żeby tutaj było gdzieś mniej więcej, najpłycej, prawda? Tak, 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 tak. W tym miejscu. Dobra. Te dłuta, to później się tu się wykręca, te dwie śruby, żeby zmienić dłuta, czy... Tak, dwie śruby, to nam odpada. Aha. I tutaj nawet mam tą śrubę pod palcem teraz. Mhm. A i to się wykręca jest jedna, i jest druga lekko wyżej, wykręca się i to spada po prostu. Bo częściej się zużywa to, ten to element. A, to się zużywa. Aha, no to rozumiem. Wytrzymuje na spokojnie 1000 hektarów, myślę, że. A dłuto? A dłuto, no zależy to coś tam mniej, tak. Zależy od ziemi, od prędkości, jak to będzie jeździł. Bo to napawane, to wy to napawacie, czy to firma? Firma wam napawa, tak robi? Czyli co nam to spawają po prostu. Mhm. Dobra, teraz tak, kółka tutaj smarowalne, jak tu smarowalne? Tak, są normalnie kalamitki na każdym kole. I co, ile tam smarować? Można i codziennie po troszku, nie? Aha, i to zwykły smarał T43? Tak, tak, tak. Najprostszy. Kółka, dobra, czyli tutaj mam, a tutaj się ustawia jeszcze... Głębokość całej maszyny. No, a, głębokość, rozumiem, czyli tutaj, czyli tutaj ustawiamy wszystko? Tak, ustawiamy tutaj sobie na tym siłowniku wtedy głębokość, no i na ciągle na ciągniku, nie? Trzeba wypoziomować, no i później głębokość już wysiewu i siłę docisku ustawiamy tutaj na tych ciemnach. Czyli tak, czyli jeżeli będę pierwszy raz próbował, czyli tak, kółka ustawiają nam wszystko, znaczy tak, wszystko musi być w poziomie na polu równo, tak? Tak, 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 tak. Jak opuszczę. Tak, jak pan się wbije w ziemię, sobie pan ustawia na przykład na jaką głębokość. Tak jak my bodajże. Rozumiem, czyli tutaj nic nie. W tych klamerkach. Na ilu? Na ilu? Na trzech klamerkach około. Aha, rozumiem. Tylko tu gdzieś nie chcę przejść, ale... Tutaj sobie pan musi chyba popuścić, bo ta śruba akurat jest tak skręcona, że wystaje tu, nie? Aha, czyli popuścić i przełożyć. Czyli na trzech, dobra. No, no i na jednym, jak na drugim siłowniku to jest, nie? Te klamerki. Dobra, czyli jak pojadę w pole, ustawię sobie na równym, żeby było w miarę w poziomie i wtedy... Tak. Ustawię pan sobie głębokość pracy tutaj na tych kołach pierw. No i tutaj już tego poziomu nie ustawiam, tylko cały czas do siania mam to ustawione, tam sobie podciągam. Tak, przykład... później tam śrubą sobie można wypoziomować i nad, później tylko góra dół już normalnie. Rozumiem, do siania, no, no, no. No i tutaj tak jak mówiłeś... No, tutaj tak jak mówiłem, no to kąty regulujemy tym. Bo ma to wchodzić, w jaki sposób ma to wchodzić? Przykładowo tutaj ma być mniej niż to w sumie. A nie jak to? Jeszcze lekko można, myślę, że rozkręcić, nie? Czyli, czekaj, tak czyli, a, czyli muszę rozkręcić, no, 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 no. Bo to ma wchodzić, nie to jakoś tak agresywnie. Nie, 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 nie. Nie, to tylko tak, żeby... bo to dalej idzie w tym samym śladzie, co szedł nawóz tam, nie? A, czyli to, na, to bardzo tutaj... się to nie, ziemi nie, to tylko to luźno ziemię rusza. Tak, 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 tak. Więc jak myśleliśmy na tych 3 cm, 2. No czyli mówisz tu jak przyjadę troszkę, to będę patrzeć, żeby tak, to tak, było. Żeby sobie tu ustawić. Żeby to było gdzieś tam na takiej wysokości. No, no około. Czyli albo do góra, dół jeszcze obniżać. Tak, góra, dół. Na każdym tak samo. Tak, 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 tak. Każdy a u was jakie jest ustawione? Teraz w sumie nie mieliśmy, nie pamiętam na którym oczku, bo to rozbieraliśmy, bo przerabialiśmy u siebie. Bo mieliśmy jeszcze starą wersję, nie? Ten prototyp, więc to jeszcze trochę inaczej wygląda. Dobra, to pamiętam, to mówiłeś z tym elektrycznym, to tu, żeby ściągnąć grabki, to tu mamy. Elektryczne wyciągnąć. No i w sumie chyba tyle, tak? A, tutaj jeszcze przy tym silniku pokaż mi, gdzie to ustawianie było. To pokrętło. A, tam to pokrętełko.
Tak, dokładnie. A, i to się jakoś kontruje? Tak, to jest normalnie konturowane. No, czyli te obroty musisz włączyć sobie i... Bo to wszystko działa, sprawdzaliście u siebie, nie ma co tam włączać. Tak, to wszystko sprawdzaliśmy u siebie. Teraz tak, rzepak jest... tu jest rzepak, czyli zbiornik z tyłu. Tak. Wyjdziemy na górę, może wyjdziemy. Choć. Możemy. Te kaby tam wszystko jakoś tak pozabezpieczane, że tam się nie poprzecierają się, tak? Nie powinno się nic. Pozabezpieczane, że już nie tego. Uważaj na to. Tablet trzeba ściągać, nie spadnie, czy? Nie spadnie. Kluczyk, czy co? Noże.